A? Hej, cześć, z tej strony, z pięknymi butami i ciekawą mostką, Link, koleżanka Pura koło nas. Dzień dobry, gramy dalej w The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Zrobiłem co się tylko dało do tego momentu. Świat, ten centrum pozwiedzane, te centralne kawałki. Jak tylko mogłem, zamek, płaskowyż, inne tego typu rzeczy. Zrobiłem co się dało, możemy ruszać dalej i gdzież inaczej mógłbym się kierować niż właśnie w tym momencie do Kakariko. Zrobiliśmy sobie tutaj kiedyś tę kapliczkę. Chciałem z tej wieży lecieć, ale skoro tam kiedyś zaczęliśmy grę, to myślę, możemy tam wrócić. Była wieża obok, teraz będziemy mogli ją aktywować. Kakariko, zobaczymy. Podobno duże ilości po prostu starożytnych ruin tam pospadały. Ciekawe, co się dzieje. Paja kapitanka szefowa. Miło będzie, ciekawe. No co sporo zrobili tutaj widzimy, prawda? Więc co zrobili za pają papają? A, już człowiek może sobie wyobrażać, czy coś. Okej, okay. Skoczyłem sobie tam na dół do jaskini, bo zobaczyłem, że nie było checkmarka na mapie tutaj w tych jaskiniach, więc nie znalazłem bubula, gdy grę zacząłem, nawet nie wiedziałem, że takiego powinien był szukać, pominąłem. Ale niechcący tutaj wskoczyłem do wieży, gdy próbowałem się wydostać z tej jaskini. Patrzcie na to! Ktoś tu jakąś brudną sztuczkę zrobił. Kompletnie przez absolutny przypadek, nie celowałem w to, znaczy mój plan to był teraz dojść do wieży, ale nie myślałem nawet, że tak trafię. Wow, drzwi się otworzyły! Czy to może być, czy naprawiłeś to dla mnie? Nawet nie wiedziałem, że coś naprawiam, ale tak. Wow, ja serio jestem bogiem farta jakiegoś w tej grze. Albo tak jak ten lis. To jedno wydarzenie, po prostu kumulacja szczęścia w jednym miejscu. Przeszła z niego na mnie ta energia, tak? I teraz przez resztę tego przejścia będę miał super szczęście. Chyba, że ta energia kiedyś ze mnie wyjdzie, czy coś takiego. Jestem super szczęściarzem, na to wychodzi. Ach, nie wierzę, że jakieś patyki blokowały, robiły to ten problem. Ciekawe, skąd one w ogóle tam się wzięły? Co, spadły po prostu, czy coś? O, jakiś potwór to zrobił celowo? W każdym razie, to naprawdę pomogło, dzięki. Cóż? Mechanizmy nie działają do końca. Aha, byłeś tutaj, żeby naprawić tą wieżę. Tada! Nie było dużego problemu, troszeczkę oleju naprawiło sprawę. Dobra, ja lecę, na razie, Bilson. Bilson, widzieliśmy się z tobą tutaj, siedziałeś przy wejściu. I wtedy było jeszcze otwarte. Ta gra w zależności od tego, jak się progresuje, ma mnóstwo rzeczy, które po prostu zmienia, tak? Dostosowuje się różnymi rzeczami do tego, jak gramy. Różni NPC po prostu... Jest setki NPC-ów, których nigdy nie spotkamy, czy danych dialogów z nimi nie zobaczymy. Przez to, jak w jakiej kolejności rzeczy robimy, to jest tak piękne, co tu robią, już zauważyłem to wielokrotnie. Jak nie zrobimy, gra jakoś ciekawie zauważy, doceni, spojrzy na to, jak w nią gramy. Dobra, jedziemy. Wieża kolejna. Dobra, skanuj linki. Obszar wokół Kakariko. Tu, za twoimi plecami była jakaś wielka latająca wieża, świątynia. Ciekawie wyglądające miejsce. Czy jest ono w tym obszarze, bo tak ciężko czasami po odległości poznać. Aha, moczary. To może być to po prawej stronie, to może być ta świątynia. Wydaje się ogromne, rozbudowane. Mhm. Ilość wysp tutaj latających też większa niż na tej centralnej części. Okej, okay, możemy coś jeszcze tutaj dolecieć sobie? Od razu to sprawdzić, zanim dojdziemy do Kakariko? Skoro już tu jesteśmy, to tak ciężko mi sobie odmówić, przyznam. Ciężko mi tego nie zrobić. O, właśnie to miejsce, tak? Jak się spojrzymy. Zdecydowanie. No, niedługo. Tak naprawdę mój prawdziwy cel tutaj, ukryty, to nie do końca jest nawet robienie Kakariko samego. Kieruję się w pewne konkretne miejsce, które mnie niezwykle ciekawi. Ale tym zajmiemy się możliwe w następnym odcinku. Zależy, ile czasu w Kakariko spędzimy. Ile będzie szalonych sidequestów tutaj i rzeczy tego typu. Czy może od razu zajrzymy do tej świątyni latającej i zobaczymy, co tam się stanie. Nie wiem jeszcze, na razie po prostu kierujemy się w stronę Kakariko. Okej, kolejna misja, kapliczki z kryształem na starcie. Mechanizmy znowu do obracania, coś w tym stylu. Takie mam wrażenie, jak zawsze możemy się strzelać na różne strony. Możliwe stamtąd będzie trzeba sobie jakiś kryształ przynieść. Albo stąd, okej. Okay. Tym możemy obracać tutaj kryształ, mamy. Bierzemy samolocik, lecimy. Tym się zajmujemy. Ile rzeczy, tak? Otwieramy sobie wieżę i nagle 3000 nowych rzeczy jest do zrobienia. Czy po prostu pomysłów na to, co chcemy robić. Więc to i to. Zostaną te rzeczy na później.
Nie będę się spieszył do tych dwóch miejsc, to wygląda mega fascynująco. Myślę, zajmie to kawał czasu. Na razie ten jeden mały archipelag bym sobie sprawdził. Bliźniacze góry już tutaj wskoczyły. Na pewno będę chciał zobaczyć, czy... No co się pozmieniało? Kiedyś na szczycie tutaj była kapliczka, jeśli dobrze pamiętam. Ogólnie bardzo fajne miejsce, z chyba fajną historią. Nie jestem pewny. Jezioro Siela, jakiś trójkącik magiczny tam spadł. Tutaj pewnie jakieś miejsce potworów. Mamy latarniowe jezioro. Nie wiem, co tutaj leży. Wielka dziura. Pierre Płaskowyż. Tędy będzie można zaskoczyć i kolejnemu kodze przywalić. Pobiegać po tym miejscu. Oczywiście cokolwiek w Kakariko się dzieje. Czy to nie było kiedyś miejsce wróżki? Czy bardziej w tej wodzie siedziała? Gdzieś tutaj wróżka zawsze była. Zabawne, że tutaj mamy przepaść, gdzie wróżka była. Miała... Może już jej nie ma, już się odbyła. Nie wiem, czy zdążyła uciec w trakcie, gdy ta dziura się pojawiła. Może jej szkielet jest pod tą dziurą na dole. Może bycie w tym pączku kwiatowym ją uratowało, zamortyzowało i tam spadła i teraz nie wie, co ma ze sobą zrobić. Ale na razie. Jedna rzecz za drugą. Do Kakariko dojdziemy, z Paju się przywitamy. Ale mam tu parę ciekawszych rzeczy po drodze. Nie wiem, czy ciekawszych, ale mam tu parę rzeczy po drodze. A kamyk zanieść, łapiemy jetpacka i jedziemy z tym. Nie będę tutaj jakoś się powstrzymywał, nic kombinował. Samolocik minimalnie skierowany do góry. No bo chyba bardzo dużo nie tracimy, tak? Pomijając sobie... A, kierownicy nie dałem nawet. Nie potrzebujemy. Bez kierownicy też potrafimy sobie z czymś takim radzić. I wiecie co? Idealnie. Chyba, że z tym mechanizmem... Jesteśmy? Kamyczku. Nie wywal się tylko. A poprzedni mechanizm kręcenia... A, trzeba ciebie z przodu umieść... Muszę cię aktywować najpierw, tak? Nawet nie aktywowałem tej misji, więc koleś nawet nie ogarnił. Zaraz, kamień? Ja mam coś z nim robić? To jest mój kamień? Nawet nie wiem, ja tu spałem przez 1000 lat. Teraz trzymaj. Gdy mieliśmy poprzednią taką zagadkę na latającej wyspie i mechanizm kręcenia, to była jakby skrzynka na tym mechanizmie kręcenia. Może teraz jest znowu, warto będzie się przyjrzeć. Na razie jednak odbierzmy naszą nagrodę. Ruru, żaden fake. Tym razem nie robicie sobie żartów, chichów, hechów ze mnie. No ja myślę. Mam nadzieję, że tamta jedna, która przerobiła kapliczkę Ruru na jakąś szaloną, nie wiadomo jaką, to nie jedyna z gry, bo to było strasznie fajne. Nagłe, zaskakujące i w ogóle. No ja nie widzę żadnej skrzynki ani nic się bujającej. A nieważne, jest dokładnie identyczna sytuacja. Dokładnie identyczny motyw. Zabujajmy tym bardzo... Wow! Okej! Kompletnie źle tam tą zagadkę rozwiązałem. Wow, nie wierzę. Nie wiem, dlaczego nie pomyślałem wtedy o tym. Pełne 360 możemy... 360? Nie, właśnie nie 360. Mamy kontrolę nad wszystkimi osiami ustawienia, tak? Nie ogarnąłem wtedy. To czyni to wszystko dużo fajniejszym. Aha, już znalazłem skarb, który był na tej mapie. Nawet nie pamiętam, co to było. Ale najwyraźniej mam już to za sobą. Niech wam będzie. Z innego miejsca znalazłem skarb, którym był miecz... Wydaje mi się miecz... Miecz Linka z... pierwszej części Zeldy? O, ten właśnie tutaj? Mamy jego opis, tak niebezpieczny. Iść samemu, lepiej weź ten miecz ze sobą. Dziwne poczucie nostalgii. A, zdejmijmy to, nie będę płakać. Chyba... No nie wiem, po tym opisie zgadywałbym, że jest to po prostu miecz z pierwszej Zeldy na NES-a. Tak mi się wydaje, bardzo pasuje. Jest prześliczny do tych butów, tak pasuje. Fajna rzecz. No po prostu leżał sobie w skrzynce, jak łaziłem po podziemiach, zbierałem Zonite. I jak rozumiem, wszystkie te X-y, tak, na mapie, to po prostu skrzynka, jaka się znajduje, nie jakaś wielka zagadka czy coś. Po prostu znajdź skrzynkę i jakiś wielki skarb tam będzie. Biorąc pod uwagę, jak podobny jest ten zestaw wysp do tych już paru, które zwiedzałem sobie wcześniej, poprzednim razem, gdy robiliśmy eskapady powietrzne, nie spodziewałbym się, że znajdę tutaj cokolwiek jeszcze ważnego. To na pewno zawsze miły widok. Szczególnie jeśli jakiś nowy, fajny przedmiot w tym będzie. Okej, już widzę armatki tutaj, to zdecydowanie nowa rzecz. Jeśli będziemy robili jakiś pojazd bojowy, będzie spoko. Bomby mogą być zawsze fajnie do tarczy przyłączyć, czy po prostu jako bomby wykorzystać. Wyskocznie. Często się przydają, skrzydła, nigdy za dużo. Dobra, dobry zestaw przedmiotów. Te rzodkiewki, joj! Ojej, ale bym szamał. Nawet bardziej niż te pomidory. Oba te warzywka wyglądają niesamowicie pysznie. Ale to szczególnie mi się podoba. Okej, ciebie bym walnął tak, ale teraz tak.
Ale teraz tak, ale teraz tak, ale teraz tak. Wszystkie moce naraz, jau. No bez osęda, ale jau. Jeszcze jedna. Okej, okay, niedaleko, niedaleko. Już rzodkiewki są super, szczególnie takie zerwane, umyte jeszcze na działce. A gdy doda się do tego ten... Nie, czasami kształt i jakby prezentacja jedzenia ma równie duże znaczenie, co sam smak. Jest takie serduszko, jeszcze kształt daje pewną teksturę, inaczej się do ust go wkłada, czy coś. Okej, już nie byłem pewny, czy warto w ogóle zaglądać tutaj, na to miejsce z kopalniami. Jednak zajrzałem, jednak absolutnie było warto, tak? O, i to jak bardzo. Bo sobie myślę, no, nie potrzebuję tych kamieni tak bardzo, ale... Skrzynka ze super znajdźką. Dowiemy się za 200 godzin, co się z tą znajdźką robi. Będzie cool. Jak na razie wydaje się to być najważniejsza, najrzadsza znajdźka z całej gry. Nie mam pojęcia, no związana z mędrcami, więc ważnymi super postaciami z tego świata. I ciężko mi sobie nawet pomyśleć, do czego mogłoby to służyć. Gra tutaj troszeczkę nalega, żeby sobie gdzieś polecieć. Więc obierzmy sobie jeszcze jakiś cel tutaj. Mamy taki archipelag, niewielkich rozmiarów. I mamy taką pojedynczą wysepkę dziwnego kształtu. Ale te dwie rzeczy wydają się być, po pierwsze, rzeczy, które są jaśniejsze, oznacza, że są wyżej, tak? Czym ciemniej, tym niżej, więc no jest to na wyższej pozycji, więc spróbowałbym ten archipelag sprawdzić. O! Co będzie idealne, żeby później zaskoczyć tutaj. Oczywiście, żeby tam dolecieć, nie musimy się nawet starać z tym wszystkim, co tutaj posiadamy. Ale mam ochotę spróbować czegoś innego, jest dużo szansa, że to się nie uda, ponieważ... wymaga to precyzyjnych ruchów teraz ode mnie. Pykam. Ja próbowałem jaram się, nie chcę się jarać. Chciałem złapać za tamtą kratkę i... Czemu to login tak się dziwnie odbija? Okej. Okay. No, nieważne, jest bardzo ciężko, tak? Gdy mamy rakiety przyczepione na starcie, złapać coś takiego, dołączyć do siebie. Gdybyśmy mieli większy pojazd i tak dalej, więcej możliwości nam to daje. Ale nie żeby cokolwiek było potrzebne, po prostu chciałem się pobawić w przedłużanie, w użycie dwóch rakiet po prostu, żeby to zoptymalizować, żeby zrobić to dużo szybciej, dużo ciekawiej. Nie wyszło, ale nie jest to ważne, to lecimy sobie sami tam. Sobie. Zestaw wysp jest to bardzo podobny co ten poprzedni. I nawet co ten, który widzieliśmy już dawno temu na poprzednim kawałku mapy. Zaraz, czy to nie jest miejsce, w którym już byłem? Czy ja już tu nie byłem? Nie, ja byłem tam. To jest raczej coś innego. Okej, okay, ten archipelag zwiedziłem sobie wcześniej. To jest... wygląda troszeczkę podobnie, ale kompletnie niezwiązane. Zachodnia Nekluda. Mhm. Region Hateno i okolic. Ten wodospad jest szalony. Z samej góry do dołu spada. Zaraz, skoro jesteśmy w Nekludzie, jesteśmy teraz... Hateno powinno być... Gdzieś tam. Tym mostem zapewne się do Hateno jedzie. Czy jestem taki słaby i ślepy? Wieża. Możliwe, że koło tej wieży jest Hateno? Uuu, tam coś mamy narysowane. To fajnie wygląda, koło morza. Tam chyba takie zygzaki kiedyś były. Jestem Hateno ślepy, kompletnie. Moje obeznanie w terenie jest tragiczne. O, tu jest Kakariko, tak? Dopiero się ruszyliśmy z niego i trzeba jechać daleko z Kakariko dalej, żeby do Hateno. No chyba, że akurat jest bezpośrednio pod nami, ale troszeczkę wątpię. O, dobra, jest. Po prostu troszeczkę mgły i nie za bardzo widać. Jest Hateno pięknie tutaj. No właśnie, ledwo widoczne. Ale to właśnie ono, co nie? I z Kakariko do Hateno... No, nie za długi przejazd. Zdecydowanie Hateno jest większe, ale mniej takie skupione w jednym ciasnym miejscu. Koroko? Nie! Nie gadaj, że nie Koroko! No nie był centralnie na środku tego pniaka. Gdyby to był Korok, to byłby na środku tego pniaka. Koroki muszą mieć wszystko symetryczne, wszystko wycentrowane, wszystko idealne. Okrąg taki na środku leży idealnie. Wszystko poukładane. Z wyjątkiem swoich własnych twarzy, które tak najmniej symetryczne są, jak tylko się da. Słodkie. Z jednego pniaka do drugiego pniaka. Jaha! Jahi! Czy ty masz długi nos?
Czyli ty jesteś jakimś ściemniaczem, czy wszyscy tacy jesteście, nie wiem. Dajecie mi swoje złote nasionka, a co jeśli to tak naprawdę to jest jakieś, nie wiem, jakiś śmieć, nic nie warty? Za każdym razem jest ten mechanizm odbijający. Na każdej jednej takiej wyspie. Ty jesteś... podejrzany, ale nic tam konkretnego nie ma. Może jestem za daleko i nie widzę, może jestem jakaś skrzynka czy coś. Nie wiem, nowa kulka z kulkami małymi. Podajnik. Okej, okay, klasyki rakiety. Czy coś takiego zadziała, czy będzie kompletnie na nic? Nie wiem czemu, myślałem, że może jakoś te rakiety się dziwnie odczepią, czy będą miały fochy, czy coś w tym stylu. Okej, okay, dokładnie tego samego rodzaju zagadkę mamy tutaj. Z zaniesieniem kryształu, ale wydaje mi się, że zaniesienie kryształu z tej wysepki, czyli kawał drogi, i będzie trzeba zrobić to samolotem się przelatując. A ja przyleciałem stąd tam, a teraz stamtąd tutaj z powrotem, bo jak się okazuje, pominąłem kompletnie dolną część tego miejsca. Takie coś ukryte. Samoloty? Podesty specjalne? Ale nie mam chyba czegoś tutaj... Aha. Tak po prostu? Takie stojaki na rower, tylko że stojaki na samolot? Czy coś? Nie wiem, taka jest ma pierwsza myśl. No dużo rzeczy do... O! A jednak z tego miejsca. Okej, okay, to całkiem kawał drogi tym razem. Poprzednie dwie rzeczy były bardzo, bardzo proste. Nie tym razem. I też nie będę leciał od razu do celu, a skoczę sobie do tej jednej wyspy z rampą i potem z niej polecę do celu. Nie wiem po co z plecaka to wyciągnąłem, skoro gra mi tutaj ładny zestaw daje. Zestaw idealny do zbudowania tej piękności. Chodźcie do mnie. Kierownica, rakietę jedną od siebie i 6 zonajtu. Tylko to kosztuje. Jedyny problem tego to może być później zahamowanie odpowiednie. Nawet ja bym się puścił i już próbował hamować ręcznie jakoś. Bo zaskakująco jest to właśnie największy problem bardzo, 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 bardzo często. Jak tutaj zresztą widać, musimy sterując po prostu zjechać niżej. No właśnie, mamy pełną kontrolę. Co ja próbuję innego robić? Okej, drzewo do pomocy. Coś tu się w ogóle dzieje, czy było to na nic? Macie armatkę, ogromną ilość baterii, rozpieszczacie mnie. Co mogę zrobić, to dosłownie. Jeszcze raz siebie, teraz z tymi nowymi bateriami i rakietami. Możemy jeszcze raz polecieć sobie tym i tyle. O, właśnie. Mamy tutaj coś. O, nie trafiłem. Au, bym płakał, gdyby mnie to zabiło. Bym tak płakał. Klasyk. Okej, okay, niby niedaleko, ale... Nie wiem, czy w ogóle możemy przejść w tamtym kierunku. Właśnie nie, właśnie. Jest to rzeczy za zamkiem i tak dalej są... Wydaje mi się niedostępne z innej strony, a przynajmniej bardzo trudne. No fajna rampa, fajne rzeczy. Ale... Uważajmy tylko, czy nie zahaczamy głową o coś. Ale nam to niepotrzebne. Damy radę? Nie poleć za daleko? Dałem radę! Ukodzishi. No już w sumie jest to drugi raz, kiedy ten oczywisty motyw, tak? Przenieść sobie jeden obiekt trudny do przeniesienia w inne miejsce. Są te ciężkie kroki. Mieliśmy tą misję giganta z podziemi. Te misje kryształów to ta sama zasada. Jest to po prostu coś, co od razu nasuwa się na myśl jako taka główna rzecz, jaką chcemy robić w grze, w której mamy pojazdy, tak? Jakiego rodzaju zagadki czy problemy chcemy? Przemieścić coś z jednego miejsca na inne, tak? 90% GTA każdego to jest jeżdżenie samochodem. Czy coś, więc... Tylko, że tamto jeżdżenie nie jest aż tak ciekawe, czy jakkolwiek ciekawe, czy... No. Rauru. Nie musimy się raczej obawiać, że coś brzydkiego nam zrobi tutaj w tym momencie, prawda, co nie? Okej, okay, bardzo niezniszczalna tarcza. Pozwolę sobie. Duże baterie, dobrze widzę. Nie, to jest głowa konstrakta, czyli rzeczy do walki. Stabilizator fajnie będzie mieć, no. Ze stabilizatora się cieszę, bo to chyba pierwszy raz, kiedy mamy podajnik z takimi. Samochodziki są spoko, balony dobrze mieć. No, dużo dobrego. Chcemy stabilizatory, chcemy balony. Hydrant nie mam pojęcia, ale może no, oblewanie przeciwników, tak, mamy i hydrant zamontowany. I głowę zionącą piorunami. I to się jakoś synergiuje. Stabilizator to po prostu dziwaczna zabawa z fizyką. Jakieś wybijanie się, czy coś. Czy jak widzieliśmy parę razy, już możemy interesujące w pojazdach rzeczy takim robić. Gdy nie musimy się martwić o jego stabilność, tak? Możemy jakiś dziwny kształt, jak mówię, takie
Wieczne Willy to mój główny pomysł, motorek, który wiecznie na jednym kole podniesionym jeździ. Te balony może w końcu pozwolą nam dostać się do tej wysepki nad Lookout Landing. Chociaż nie wiem, czy nawet będę próbował, dopóki nie znajdziemy sobie sposobu na odszyfrowanie starożytnego języka, gdy prawie na pewno to właśnie na górze się znajduje. Myślę, że z balonami i rakietami byłoby to już jak najbardziej możliwe. Po prostu nie wiem, czy chcę już to robić, gdy może być to bardzo bezcelowe. Oczywiście bezcelowe, tak? Celem jest zabawa z zrobienia czegoś, co wydaje się bardzo trudne, tak? Wiadomo. Ale wciąż. Jeszcze zobaczmy, czy... O właśnie. Czy na tej dziwacznej wysepce coś będzie? Musiało. Szczerze, nie są one zbyt ekscytujące. Zawsze są tak zrobione, że trzymaj gałkę do przodu i zrobisz. Nie są to jakieś tory przeszkód czy coś. Burek! O dzień dobry, idealnie. I szczerze nie spodziewam się dużo więcej. Wysoka jest ta całkiem góra. Akurat teraz, o właśnie, gdy jestem pomiędzy chmurami, troszeczkę niewyraźne jest to wszystko. Ale... no tak lecąc nie widzę nic poza tą kapliczką tutaj, na tych górach do sprawdzenia. Miałem nadzieję, że przynajmniej jedna kapliczka będzie. Tak też jest. I spoko. I fajnie. Eshosh. Gra o tron, typu wyzwanie. Trening? Możesz odbijać pociski. Okej, przyznam, gro, bym o tym nawet nie pomyślał. Oczywiście, że tak. Jasne, że tak. Mamy system pary, mamy rozbudowany system tarczy, gramy w Zeldę. Oczywiście, że coś takiego możemy robić. Ale... nie brałem tego pod uwagę. Okej, spróbujmy z bliska. Yo! Zrobione, dobra robota. Na paru bossach... mamy klasycznego bossa ganonowego zawsze w Zeldach, którego trzeba odbijać. Czy mini bossa, Phantom Ganony? Często... no taki deal ich jest. Nawet nie czytałem dokładnie, co mi sugerowaliście, więc nie wiem, co mam robić teraz. Okej. Przyjąłem. Czekam na więcej prądu. Ignorujmy twojego kolegę. Proszę. A chyba już sugerowali mi, że uważaj starczą drewnianą na ogień, uważaj starczą metalu na prąd. Coś takiego nie mam pojęcia. Okej, timing tego wydaje się być bardzo, bardzo łatwy. Nawet łatwiejszy niż odbijania normalnych ataków. Spoko. Czegoś się nauczyłem. Nie uważam, że to było bardzo potrzebne, ale... czegoś się nauczyłem. Spoko, kocham to zastosowanie kamieni, że właśnie, czy nałożymy kamień na strzałę zapewne, to wtedy będziemy mieli strzały żywiołu. Na jakąkolwiek broń sobie tego nie nałożymy, automatycznie robi nam się różdżka z tego. Tak, mamy strzałę ognistą z rubiną. Fajne zastosowanie przedmiotu, który taki niepozorny, nie zawsze najciekawszy się wydawał. Okidoki, kolejny trening za nami. Ciekawe, czy na przykład kamień Talusa dałoby się sparować. Nie wiem, czy jest sens próbować, gdy talusy są takie banalne i gdy cofnięcie czasu jest 100 razy łatwiejszą i lepszą opcją. Ale ciekawe wciąż. Cześć! Ruszacie się? Robicie coś? O! Okej. Brzydko, nieładnie! Mamy koń. Nie używam tych wyskoczni praktycznie nigdy, ale to wydaje się moment dobry jak żaden, żeby dostać się szybciutko tutaj. Trzeba zawsze brać pod uwagę, jakie moce mamy, co możemy robić i tak dalej. Aha, dajecie mi wyskocznie? Nie, to by raczej dobrą rampą nie było. Ale kółka tak do samolotu, żeby dobrze wystartować, są nie najgorszą opcją. Mamy zagadkę Koroka tutaj. Z góry na dół to jest dużo łatwiej. I mamy zagadkę Koroka też tutaj. Kraina Koroków, a u ciebie już byłem? W jakim miejscu ty jesteś? Ty jesteś tam. No i tu jest zapewne parę kapliczek też kolejnych. To nie brzmi źle jako coś, co możemy sobie zaraz zrobić. Dobra, wysyłasz mnie po prostu. No jak mówię, nie są one ciekawe. Ją. Znowu ty? Chyba serio to mniej więcej tyle w tych okolicach. Może akurat coś na dole się dzieje? W samym kanionie, bo no kanion jest to bardzo klimatyczny. Tego mu się nie odmówi. Te zagadki są bardzo spoko. Ją. No satysfakcjonujące kształty. Podobna satysfakcja troszeczkę co z Picrossu, że tak... A to pasuje, tak kończenie Picrossowej zagadki. Już po prostu wszystko dodaje się do kupy. Ale też jest pewna satysfakcja w tym. Ciekawy kształt się układa. Czujemy to i w ogóle... nie jest to głupie. No dobra, jest to grube miejsce. Widzę jaskinię jedną tutaj.
i faktycznie będzie można przejechać się tam na dole, przebiec, zobaczyć co się dzieje i później po prostu ascendem wrócić na sam szczyt. Dwelling Peaks, co za miejscówka. O! O! Sprawdzimy też moją teorię. Czy za każdym jednym razem, kiedy mamy takie sztandary z ubrań, one wskazują nam drogę do misko skarbu? Bo bardzo mi to na to wygląda. Specjalna zagadka twoja. Okej. Wszystkie przyciski są do naciśnięcia. Okej. Myślę, naciśnięcie wszystkich byłoby zbyt łatwe, jakby miało o to chodzić. Zdecydowanie nie ma tylu kamieni, co zapadni. Układacie się w taki trójkąt. No kombinacji możliwych jest bardzo dużo. Cztery miejsca mają być naciśnięte, bym zakładał po tym wszystkim, tak? Dajecie mi cztery kamienie, więc raczej o to chodzi. I raczej żadnej podpowiedzi... Żadnej podpowiedzi nie widać. Myślę, podpowiedź do tego miejsca znajduje się gdzieś indziej. I też ciekawe, czy te dwa początkowo, które były już ustawione, coś nam sugerują. Trzy narożniki i środek? Nie. Myślę, że bez podpowiedzi może być to trudne. Tak mogę strzelać, zgadywać, próbować, kombinować. Ale chyba... Chyba nie dam rady. Mamy już tutaj sidequesta na trzeci skarb jego, czy przebudzenie, ale kompletnie gdzieś indziej. W innej stronie świata. Myślę, jakoś podążając jego podpowiedziami, questami, znajdzie się gdzieś indziej podpowiedź czy coś. Jest niewielka szansa na to, że podpowiedź znajdziemy tutaj. Ale nie liczyłbym na to. O właśnie, mamy tylko ciebie tutaj i to tyle. Mamy jeszcze jedną zagadkę tego typu. A jak już w pełni wiem, na czym ona polega. Proszę. Ciekawe, jest tu też jedna wróżka w tym rejonie. Niedaleko. Ale jest też stajnia niedaleko. Chcę tutaj podlecieć na tą stronę góry do kapliczki. I może tutaj gdzieś na prawo była stajnia, tak? Teraz za bardzo jej nie widać. Dolećmy sobie tutaj. I sprawdziłbym sobie stajnię i sprawdziłbym sobie tą wróżkę. Nawet ich teraz chyba nie widzę. Czy to jest ona? Nie, to są potwory. Ciekawi mnie, czy może ktoś mi powie coś na temat tego skarbu misko, tak? Jakąś podpowiedź może dostanę akurat. Wątpię, ale spróbowałbym. Zagadka twoja. Ten region też chciałbym w niedalekiej kolejności zrobić sobie. Bardzo dobrze wspominam te miejsce, a po drugie, o, jedna rzecz, mamy tutaj kapliczkę którąś. Odwagi czy czegoś. Następna rzecz jest ciekawa taka, że mamy tutaj jedno z miejsc właśnie zonajskich. Oryginalnie, tak, te smocze ruiny to wszystko związane z Zonaj. Dlatego też myślę, byłoby super zobaczyć, tak? Czy tutaj będą jakieś ważne, gdy są z zonajskiego pochodzenia. Powinno się trzymać. Chyba, że na bok poleci. O, nawet się w sumie nie ruszyło, dobrze. Idealnie. Wiesz co, w bardzo dziwnym miejscu tym razem cię znajduję. Do tej pory zwykle na takich oczywistych drogach między lokacjami byłeś. Tutaj gdzieś na górze, koło kapliczki. Komu taki znak potrzebny? Shock Resistance? I więcej tego, czego nigdy nie będę używał. Dwa identyczne znaki Hudsona. No dobra, jakby jeden był za mało, jakby ktoś był tylko jednoznakowidzącym, to zobaczy przynajmniej jeden z nich. Nie wiem. Zbudowany dla szyn. Okej. Budujemy swoje własne pociągopodobne rzeczy. Na razie... Zaraz, są tu jeszcze jakieś... What? Mam trochę mało elementów tutaj. Po prostu ciężar ma mnie zabrać i na szerokość będzie to wystarczająco długie. Jak to rzucę, to będziemy... Nie za bardzo? Tak po prostu nie wiem, czy ja nie znam jakiejś zależności tego, jak szyny działają, czy... Jedziesz? Nie, właśnie spadasz! O co wam chodzi? Jedno, co możemy... Może zrobić? To dać sobie to na tarczę i deskorolkę sobie z tego zrobić. Ale wydaje mi się, że gra chce czegoś... A może ciężko powiedzieć, tak? Jest to cudowne, jest to fantastyczne. Po prostu
jest to we mnie myśl, że nie wiem czy... Nie, gra tego nie miała na myśli kompletnie. Super, że coś takiego działa. Ale... No po prostu zrobić coś prostego i jeździ. I teraz dobudować sobie coś do tego i będzie działało, co nie? Jak już nie mogłem zrobić tego. A przy okazji, wyzwanie tego typu, po prostu zrobię to moim ulubionym sposobem, który widzę, że już jest idealny na tą okazję. Zatrzymujemy. Bardzo, 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 bardzo bawi mnie ta sztuczka. Więc jak tylko widzę jakąś okazję na fajne wykorzystanie jej, czy będę mógł się wrócić? Raczej będę mógł się wrócić. Klejący eliksir. O, ciekawe. Fajnie mieć taki. Jak mnie pacnął do game overu. Po prostu chcecie równą deskę, którą równo umieszczę i będzie równo jechała, tak? Kluczowe jest po prostu ustawienie tego w miarę równo i to tyle. I to tyle, co musimy tu zrobić. Po prostu... No nie byłem do końca pewny. Znaczy, tak myślałem, tak próbowałem, nie wychodziło mi. Skrzynka się zapisała, no to niech będzie. Tutaj wydaje mi się coś na takiej zasadzie. Właściwie to nawet nie. Patrząc na to, jak to jest zbudowane, bardziej coś takiego, żeby miało to jakąś stabilność. Tak przynajmniej myślę, no idealnie, jeśli o to chodzi. Czy ty będziesz w ogóle jeździł? Jesteś za długi, za krótki, masz problemy? Działa. To myślę odpowiada na tutejsze... Zaraz, kłopoty. Te szyny wyżej mnie troszeczkę przeraziły. Jedziecie do wyjścia. Tak, do wyjścia. Teraz po prostu kolejny part, to... Potrzeba dużo większej stabilności. Chociaż myślę, że stabilność może być już wystarczająco duża nasza. Aha, stabilność będzie, tylko te szyny... te szyny są takie pokręcone troszkę. No dobra, ale to ciągle, myślę, jest dobra odpowiedź na zrobienie tego. Coś takiego i powinno działać, tak? Nie wiem. No tu jest troszeczkę niewygodnie, jest szansa na to, że spadniemy. Nie. Tutaj byle zmienić się z toru na tor. I czy muszę w ogóle lecieć, całe kółko robić? Byłoby to fajne. A no dobra, polećmy. Miałem ochotę po prostu z paralotni skoczyć i tyle. Zmieścimy się tutaj. Zmieścimy się. To jest straszne, żeby nie zahaczyć o coś. Okej, jest to idealnie zrobione. Okej, ta kapliczka mi się podobała bardzo. Takie podbudowanie, kreatywne rzeczy. No i też na tej desce możemy sobie grindować, co jest również super. Na tej metalowej płycie, blaszce. Takie szrajny to ja mogę robić. Takiej pogody to ja nie chcę widzieć. Mechanizm klasyczny latający, 21. Nie będę oszczędzać. Nie cierpię deszczu. Zrobię to po swojemu. Okej, jest wieża. Stajnia, rzeczy ciemno. Nic nie widzę przez ten deszcz. Nie widzę wróżki. Wróżka się schowała, nawet nie wypuszcza swoich pomarańczowych, znaczy różowych światełek. Kompletnie ślepy jestem. Jestem absolutnie ślepy, jestem, ale widzę Hinoxa pod nogami. Widzę Hinoxa. Serio, straciłem z oczu kompletnie, gdzie była ta stajnia. Czuję się ślepy. Czuję się absolutnie ślepy i głupi w tym momencie. Nie wierzę, nie widzę jej nigdzie. Nie widzę jej kompletnie. Au! Cześć, zrzuciłem ci samolot na głowę. Lubisz to, nie lubisz tego? Tak się ustawmy. Walnijmy cię faroszem, ponieważ jest to przedmiot, którego mam bardzo dużo. I... Dobra, jeszcze raz, ale tym razem z mniejszą ilością głupoty. Kości Gibdosa. Tobie w twarz. Lecimy blisko. Mamy mieczyk typu niekręcącego. Mieczyk jednoręki. Preferuję zwykle tę dwurękę. Stuk, stuk, puk, puk. Stuk, stuk, puk, puk. I prawie. Nie kombinuj. Pokaż oczko. Stuk, stuk. Stuk. Gotowe. Czy ona serio była po drugiej stronie? Czy ja czuję się teraz tak głupio? Tak mi się w głowie wszystko pomieszało. Co było po jednej stronie tych gór, co było po drugiej? Tu była kapliczka i cutscenka, którą już widzieliśmy wcześniej. Po drugiej stronie dopiero jest stajnia i wróżka. Co nie zmienia faktu, że chętnie sobie tutaj zajrzę. Mamy most prowadzący pięknie do Kakariko. Idealnie nas tam zabierze. Oczywiście planuję drogą powietrzną to bardziej zrobić, ale taka opcja jak najbardziej istnieje. I wruzia.
A ciężko powiedzieć, czy jest aktywna. Jak rozumiem, to ta, która się z kakariku wyniosła. Ktoś mnie wzywać mnie z tego świata zewnętrznego brzydoty i obrzydlistwa. Musisz być jakimś potworem. Myślisz, że ja bym komuś takiemu jak ty pobłogosławiła ubrania? Nie ma szans. Przeprowadziłam się tutaj do stajni niedaleko, żebym mogła błogosławić podróżników. Gdybym usłyszała tylko dźwięki bębnów, może bym się ogarnęła. Jakieś perkusje, coś? Może to mnie zainspiruje, żeby wyjść na zewnątrz. Okej, każda wróżka ze czymś takim do nas wyjeżdża. Jak znajdziemy jakiegoś muzyka, wiemy, do czego akcja z nim może prowadzić. O, daję radę nawet po ziemi troszeczkę. Dawałem radę się przemieszczać. Możesz nie iść bez... No, no dobra, na razie. Stajnia bliźniaczych wzgórz. Potrzebujesz porady. Ten od konia, dzieciaki się bawią. To było tak, więc to było tak. Witaj we bliźniaczych szczytów stajni. Hej, Dartun, mamy klienta, powinieneś się przywitać. Powiedz dzień dobry. Te ślady tutaj, one były takie? Nie, może bardziej takie. Okej. Przepraszam, powinniśmy powiedzieć dzień dobry razem, witaj. Dartun ma obsesję na punkcie rysowania tych śladów. Znaleźliśmy na południe stąd jakieś dziwne ślady we Faron regionie. Były wielkie, żadne zwierzę takich nie zostawia przecież. Były to ślady, jakich nikt w życiu nie widział. Poszliśmy od razu powiedzieć to dla taty, ale zniknęły razem z deszczem. Tato powiedział, że pewnie nam się przyśniło. Nam obu, czaisz? To nie ma sensu nawet żadnego. Ale widzieliśmy je, serio, widzieliśmy. Nic nie widzę. Ślady... No taka łapa z trzema palcami, tak? Nie widzę tutaj żadnego NPC-a z misją. Może jest... Toś to ty? Kolejna scena. I znowu miejsce właśnie z występami, tak? Zawsze przy wróżce. Kolega mówi o legendarnej dyni. Stam. Więc nie wiesz o czymś takim? Oczywiście. Oczywiście, że szczęście mi się nie uśmiecha. Plotki głoszą, że głęboko w lesie gdzieś znajduje się legendarna dynia zwana Mistrzowska Dynia. Podobno smak jest tak potężny, że może pokonać każdego potwora. Nieważne jaki silny ma brzuch. Co? Ale wszyscy, którym o tym mówię, patrzą na mnie jak na idiotę i że gadam totalne bzdury. Może dostałem złe info. Legendarna dynia. No dynia i ślady. Dwie rzeczy. No skoro mówisz o tym tutaj, to jak rozumiem, masz na myśli lasy, które są... Są gdzieś tu. O, słuchaj, mam propozycję dla ciebie. Chcę, żebyś zajął się niczemu niedobrymi piratami. Co ty na to? Czujesz się odważny? Ha, tylko żartuję. Taki chudzielec jak ty, byłoby po tobie, zanim byś za miecz złapał. Piraci, o których mówię, to podli złoczyńcy. Zaatakowali Lurelin Village, wioskę na wybrzeżu na południe stąd. To miejsce było moim domem, aż piraci mnie wygonili. No, kojarzycie. Nie byłeś tym od hazardu? Nie miałeś minigierki trzech kości czy czegoś w tym stylu? Wydaje mi się, że jakieś deale robiłeś brudne. Interesy. Spokojna wioska błogosławiona przez morze. Tak było kiedyś. Okej, no właśnie to też chcę niedługo zobaczyć sobie. Parę ciekawych rzeczy. Na kiedyś. Na razie jednak chyba będę stąd znikał. Chyba, że po drodze znajdę jakieś ślady, to może się zainteresuje, ale wątpię. Nie powiem, że była to najbardziej tutaj owocna eksploracja, ale parę fajnych kapliczek zrobione. Podniemnych parę akcji też z tymi kryształami porobione. I... do Kakariko, a w sumie stąd byłoby najwygodniej. Ten archipelag jest nad Kakariko. Parę fajnych tajemnic. Ciebie trzeba, koleżko, sprawdzić. Parę fajnych tajemnic. Jakaś dziwna dynia, kroki bestii. Nie wiem, kto ma takie stopy, szczerze mówiąc. Ciężko mi powiedzieć, czy... o co może chodzić. Czy mają na myśli jakiegoś Hinoxa, czy... czy o co dokładnie tam... tam biega? A tam będzie na pewno bardzo, bardzo fajnie skoczyć. Jest dziura, jest kapliczka gdzieś obok, z tego co pamiętam, tych okolic. Ale na razie po prostu... Kakariko. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać, aż odkryję tajemnicę. Jesteście gdzieś niedaleko? Wydranie? Słyszę wasze krzyki. Nie wiem, były te dziwne aerostworki. Ale sobie poszły. Możemy na razie ten temat zignorować. To jest kapliczka, którą wcześniej... Moja pierwsza kapliczka z gry. Praktycznie, nie licząc tutoriala. A tak ta misja misko jest ciekawa, ale to kiedy indziej. Na razie... zaglądamy do Kakariko. Zawsze chciałem coś takiego zrobić. Przelecieć się środkiem tego pierścienia. I przy okazji, jak zwykle z tymi ruinami bywa, lubią one mieć tego typu tajemnice.
No, jest to warte trochę, ale dużo bardziej się cieszę z baterii, które mogę na urządzenia przerobić później. A spoko, spoko, spoko. Myślę, że ten odcinek to po prostu będzie kapliczka, kapliczka, kapliczka. Robimy dużo kapliczek. I w sumie... Nie wiem, czy chcę od razu... No dobra, dobra. A w kolejnym odcinku po prostu zwiedzimy Kakariko, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Na razie... Jeszcze tak o eksploracyjnej zabawy troszeczkę. Masahiro, Makasuro, Makasura? Urządzenie skierowane do góry. Powiadacie? No na razie do góry to ja robić nic nie muszę konkretnego. Ale no tego typu rzeczy są w level designie, żeby przypomnieć nam o czymś, tak? Hej, takie coś w tym wyzwaniu będziesz robił kilka razy. Ascendowanie się. Tutaj mogę albo wskoczyć na ciebie i zrobić sobie paralotnią się odbić, albo zrobić sobie katapultę. Myślę, spróbowałbym. Po prostu dam sobie dwóch takich, tak, staję. Nawet tu ciężko jest ustać tutaj troszeczkę, więc nie wiem, czy to zadziała. Może się po prostu fizyka... No, może fizyka coś dziwnego zrobić, więc niech będzie, że robimy to poważemu. Może być. A katapulta była moją pierwszą myślą, jak tyle się bawiliśmy z tym... Z tym całym... No z tym młotkiem i testem siły, minigierką Gorona. A kuleczkę zabrać ze sobą. Aha, mamy takie urządzenie, mogę złapać za ciebie? Jesteś za daleko. Ale da się to zrobić, prawda? Klejem. Jeśli coś przykleję. Aha, to jest ten stabilizator tak w ogóle. Więc, okej. Już tutaj gra sugeruje mi zrobienie katapulty. Takim... no takim talerzykiem. Wejdziesz, czy trzeba cię troszeczkę dalej? Troszeczkę dalej. Oj, odkleiło się. To niewygodnie idzie. Jest stabilizator, ale też jest skrzynka po waszej stronie, prosząca mnie, żeby do was zajrzeć. I też ciężko powiedzieć, jak dobra ta katapulta będzie. Na pewno lepsza niż tam ja próbowałem. No zobaczmy. Czy zadziała, czy... idealnie. Prosto do dziury? No, ciężko, żeby nie było prosto do dziury. Tutaj sytuacja podobna. Mogę cię po prostu górą zabrać? Nie, tutaj nie ma czegoś takiego jak... Możesz szybciej, muszę sam wszystko robić. Trzymaj, to nam otwiera przejście do ciebie. Za pomocą... Mamy tutaj stabilizator w... Okej, mogłem... nawet nie spojrzałem na to, zrobiłem wszystko nieco trudniej. Mogłem ciebie sobie ustabilizować. W sumie jak tutaj stoję, to nawet... Zabiera mnie od razu na to? No, okej, teraz mnie odbiło. Jak na złość, wtedy, kiedy było najbardziej trzeba, się to nie stało. Gdy rozwiązanie jest oczywiste, ale troszeczkę czasochłonne, ja po prostu się pstryknę ręcznie, czymś takim. No, przesunąć go tutaj i się wspiąć i zebrać skrzynkę i tyle. Żadnego myślenia w tym nie trzeba. Kulkę wybiło potężnie. Czy zrobi tak samo ze mną? Jop. I sytuacja nasza... No chyba najlepiej będzie zrobić sobie... no taką mega paralotnię. Znaczy mega katapultę. Jeśli dwa połączę... Stają... Powinni mieć wystarczającego kopa, nie ma co... Nie wiem, czy coś więcej mogę tu wymyślać. W dół! Musimy tak? Niech wam będzie. Tyle. Pięknie. Pierwsza... Tutaj kapliczkę ze stabilizatorami? Nie wiem. Proste wykorzystanie ich i tyle. Mamy 7, więc wiecie, co pierwsze w kolejności będę teraz robił. Oczywiście, że zdobędziemy sobie 3 paski... Przepraszam, przejęzyczyłem się. Oczywiście, że schodzimy do podziemi znaleźć X-a. Jako, że X jest, wydaje mi się, idealnie koło tych podziemi. Kakariko. Czy widać ogromne zmiany? Takie na makroskalę. Mamy wszędzie tutaj jakieś ruiny. Tam namioty... Badaczy. Te pierścienie są fascynujące, szczególnie faktycznie, gdy tam z daleka było je na początku gry widać. Wyglądały mega. Mnóstwo tych ruin. Też jakieś atrakcje turystyczne, dzieją się rzeczy. Tam się gapi. Czy to jest papaja? To może być papaja wyczekująca gości, czy przyglądająca się tutaj. Widzimy, wybudowali sobie rzeczy, żeby to badać. Bardzo fajnie klimatycznie to wygląda. Jednak ja na razie... No nie będę jeszcze tutaj bardzo zaglądał. Oczywiście, gdy widzę tutaj bańkomat. Ostatnia duża bateria. Nie mogę sobie odmówić. Tak z ciekawości.
Czy na przykład gwiazda też się liczy? Zapewne są jeszcze jakieś inne rzeczy. No te rogi, które z potworów wypadają, na pewno działają, ale ciekawi mnie takie... Okej, gwiazda nie działa i jak coś nie działa, to nam po prostu wypada. Stabilizatory i balony. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Możemy daleko polecieć tym. No teraz takie rogi na przykład mogę ci wrzucić. Ciekawe, ile będą warte w porównaniu z małą baterią. O, wow. Nic nie warte, nic nie warte. O, wiatraki też i duże koła. Ej, same fantastyczne rzeczy. Wezmę sobie tego trochę. I na pewno, na pewno, na pewno ten las z tą dziurą, miejsce, gdzie niegdyś była wróżka, wiedźmuszka. Pamiętam nieraz chodzenie tam po wróżki, czy do wróżki, ale koło dużej wróżki też są małe wróżki, więc tutaj było bardzo łatwo takie zdobyć. O, nie zauważyłem cię. Byłem skupiony na tym, na tych zapiskach. Samemu nie sprawdzę, jaki jest to język. Nie jestem ciągle pewny, czy są dwa różne języki, czy jeden. Czy jest hyliański i zonajski? Starożytny hyliański, czy... To jedno i to samo. Kamienna tabliczka. Troszeczkę notatek przetłumaczonych od Tauro, który chroni coś tam, Hyrule od demonicznego króla razem, coś tam król, coś tam... Byli coś tam mędrcowie, znani jako mędrcowie. Z tego co rozumiem, opisuje to oblicze Hyrule w tamtych czasach. Zgaduję, że mogę zapełnić te dziury, żeby domyśleć sobie, że byli mędrcowie, którzy chronili królestwa Hyrule od króla demonów. Kropka. Okej. Okay. Cześć. Cory. Cory in the house. Witaj. Potrzebuję tutaj skończyć moje raporty na temat dziwnych artefaktów, pełnych kapsułek. Nie ma czasu na gadanie. Okej. Okay. Gdy ruiny spadły z nieba, te dispensary też spadły. Znaleźliśmy jak na razie takie trzy. Nie licząc tego, jest jeden w Terrytown i jeden na Digdok Moście. Okej, czyli nasza drużyna, tak? Nasi ludzie znają trzy takie miejsca i już dwa z nich sprawdziliśmy sobie, bo akurat wcześniej na tym Digdokerowym moście byliśmy. Jeszcze jedno w Terrytown. Tam jest jeszcze coś, więcej badaczy. Ten właśnie wróżkowy las. Spróbujmy raz do góry się wybić czymś takim. Tak dla różnorodności. Więc pykam ciebie. Wskakuję. Nie ma to największego boosta, ale zawsze nas to popycha do przodu. No w Kakariko dużo cudownego się działo, fajne questy, niesamowity klimat, tyle razy się do tego miejsca wracało. Fajnie jest jeszcze raz w tej grze tu zajrzeć i... No szczególnie gdy tak się fajnie pozmieniało. Zobaczymy jakie szalone misje będą tutaj, zobaczymy co upai. Papai, zobaczymy co się dzieje. Ale nie teraz. Ale jeszcze nie teraz. Księżniczki ciche tutaj rosną. Okej. Okay. Taki kolega tutaj przesiaduje. Okej. Okay. 150! Ja! Wielka przepaść. No wydaje mi się, że dokładnie w miejscu, gdzie wróżka była. Chociaż nie, wróżka bardziej... Może wróżka bardziej po prostu tutaj siedziała? Albo trochę wyżej, albo gdzieś na wzgórzu, ale... Nie no, wydaje mi się, że gdzieś tutaj ją kojarzę. Łap za ul! I w nogi, w nogi, w nogi, w nogi! Tylko, że nie nogi, tylko, że wpływamy w niebo, w niebo, w niebo, w niebo! W sufit, w sufit, w sufit! Zabrali próbkę! Próbkę glumu do klatki wsadzili. Gleba pewnie z glumem czy coś. Wow, wow, wow. Niezłe. Przyznam niezłe, że badają to. No cześć, Xalis. Xalis Kingdom Hearts? Czy to ty? Oryginalnie nazywałeś się Sila? Uważaj na swoje kroki, jest tu dziura z glumem i w ogóle nie lubię tego. W każdym razie szef tutaj jest zdeterminowana, tak mówisz o Pai? Czy o szefie waszych badań, drużyny? Żeby trzymać te ruiny otwarte do zwiedzania dla każdego. Trzymaj się tylko daleko od tych kamiennych tabliczek w pierścieniowych ruinach. Bo one są niezastępowalne, nie możemy... Są bezcenne i w ogóle. Czy wiesz, że mamy pięć ruin tutaj takich spadło, nazywamy je ruinami pierścienia. Odkryliśmy w czterech z nich kamienne tabliczki ze zonajskimi zapiskami. Na każdej jest opowiedziana inna historia opisana. Aha. Ta w tych ruinach zobaczmy. Wiatr, ogień, woda, pioruny, czas i światło. Tak, mówi jak ludzie z mocami jak te mogli wzmacniać je za pomocą sekretnych kamieni, aby dokonywać wielkich czynów. Jeśli chcesz więcej, mamy tutaj teksty blisko każdej tabliczki opisane tłumaczenie. Tauro właśnie zajmuje się tym tłumaczeniem. Jaka szkoda, że nie możemy dostać się do tego latającego pierścienia. Założę się, że również jest tam ważna tabliczka z informacjami. Okej.
Nie wiem jeszcze, który macie na myśli. Jest jakaś mapka ciekawa. No tak sobie nie przyzumuję. Aparatem może? Aparatem troszeczkę lepiej. Okej, okay, miejsca z tymi 5 pierścieniami, tak? I pionek, gdzie my jesteśmy? Tak bym to interpretował. Ten środkowy to jest ten latający? Jaki latający macie na myśli? Tabliczka tutejsza. Okej, opisujesz właśnie te żywioły. To samo, co mi tamten powiedział. Ci, którzy mają moce żywiołów, mogą je wzmacniać sekretnymi kamieniami. Okej. Zaciekawiliście mnie bardzo tymi zapiskami. Będę chciał sprawdzić zaraz sobie, no, badać cały ten temat. Na razie jednak dajmy, no, szybko sobie nura do jeszcze części podziemi, w których mnie nie było. No i właśnie, i z tego miejsca będziemy mogli sobie odblokować tutaj kolejnego Iga kiedyś. I polećmy teraz do miejsca ze starej mapy. Mamy też tutaj jigowców, jak widać. Aha, kopalnia związana z Kakariko. Jesteście? Widzę, że jest to wasza baza. Ale nie widzę waszej areny, żeby tutaj miała być kiedyś walka z wami. Nie widzę też strażników żadnych. Ciekawe. Jest miejsce Iga klanu? To może być jakaś pułapka. Tylko to złapię i wyskoczy ktoś za moje plecy. Dwie dyszki. Na razie nie. Dziwne kamienie są wszędzie widziane w tych okolicach. Wspinaczka na nie jest trudna, ale nie niemożliwa. Nie wiemy, skąd pochodzą. Czy zostały zrobione przez mieszkańców dawno temu? Czy pozostałości jakiejś strasznej bestii? Aha, macie to na myśli, że bronie są nad każdą z nich. Są straszne. Chwała dla mistrza Kogi. O, muszę to aktywować sobie, dobra. Od tego trzeba zacząć. Ciekawe, czy wyskoczą na mnie przeciwnicy, czy nie. Pewnie tak. O, przeciwnicy, już tutaj są. Nie chciałem z tobą gadać. Ten się wtrąca. Wybacz mi, że się denerwuję, podnoszę głos, ale tak się wciągnąłem w to badanie. Badam te konstrakty od takiego czasu, ale nie działają. Ach, ale skoro się tu pokazałeś, nie zaszkodzi zapytać. Czy wiesz, jak je aktywować? Wiem, jak je aktywować. Serio? Najpierw ci nastukam jednak. Wszyscy do ataku. Ilu wszystkich jest takich? Raz, raz. Okej, okay, raz, raz. Okej. Okay. Nic nie widzę, nic nie widzę. Boli. Boli, 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 boli. Nie, nie pozwalam. Nie pozwalam. Dobrze? Wszyscy? Chyba wszyscy. Bez żadnego ty, czy czegoś w stylu. Ej, zrobiłeś coś, suchu? Za to dostajemy nowy pojazd. Sprężynkowe coś. Aha, wyskocznia. Ale taka jakaś specjalna wyskocznia. Nie tylko sprężynka, ale też zestaw, tak? Trampolinowy. Jak to robi, co to robi? Wyrzuci mnie od razu z podłogą pod nogami, tak? Mniej więcej na takiej zasadzie. Mamy tam skrzynkę akurat przed sobą. Zobaczmy. Okej. Nie wiem. No, równie dobrze sama trampolinka by zadziałała bez żadnych dodatków. Ale spoko. Przez skrzynkę. Śmiesznie. Może być? Tutaj praktycznie pod miejscem. Ze światełkiem. O właśnie, kanion. No chyba związany z tymi bliźniaczymi górami. No właśnie, dokładnie, dokładnie. Dokładnie on. I skrzyneczka dobrze ląduje? Jest jakaś halabarda? O właśnie. I chyba nie zawsze są to ciuchy nowe. Wow, okej. Tunika bohatera. Szczerze wygląda niegłupio. Jeszcze z tymi butami. Tak, trochę wieśniacko, tak, trochę staromodnie. Te kolorki, taka zgniła zieleń i zgniły brąz, ale... może być. Mocno mnie te fanserwisowe rzeczy nie jarają. Kocham design maski Majory, tak, ale... ale poza tym jakoś, no... wiele z tych rzeczy pewnie mnie nie zainteresuje. I nie będzie bardzo cieszyło znalezienie ich. Jest to ciekawe, jasne, ale no... no w innych Zeldach w tych ciuchach się grało. Dlaczego miałbym znowu? Nie wiem, gdzie jest tabliczka w tym jednym, no tym największym, który się wrzucał w oczy z daleka. Nie widzę tu nic do poczytania. Zapewne jeśli gdzieś, to tutaj, gdzie są ludzie i to badają. Raczej obudowali się koło tych tabliczek. Nie mam pojęcia, może mają coś napisane o nich? Okej, okay, wyciągnęli tabliczkę z tego dużego do namiotu niedaleko. Na takiej zasadzie. Kocham trufle. Mogę pomóc? Obudź się, proszę, obudź się. Saguru jest niedaleko, jeśli odkryję, że ktoś tutaj śpi na jednej z tabliczek. Na cennym artefakcie, bezcennym.
To ja mi się oberwię za to. Kamienne tabliczki to wiesz, tabliczki, które są z kamienia. Jak ta, na której ten koleś śpi. Drużyna odkryła takie w każdym z nich. No wiem, wiem, wiem. Wojna króla i demona. Król nie mógł rozwalić króla demonów. I zamiast tego go zamknął. Typowe. Mędrcowie, którzy walczyli, zostawili coś za sobą, w razie jakby król powrócił. Masz na myśli te sześć rzeczy, tak? Sześć żywiołów, które wzmocnimy do walczenia? No bo są te rzeczy powiązane ze sobą, tak? Ciekawe. Sześciu czarodziejów i specjalne kamienie wzmacniające ich. Ciekawe, co ci mędrcy planowali, w razie jakby Ganon, król demonów, wrócił. Okej. Okay. Czy mogę pomóc, czy mogę dać ci tą truflę? Nie mogę? Oli, pamiętam cię. Mogę po prostu złapać taką truflę i rzucić ci nią w twarz? Mogę! A, ten delikatny aromat i zdrowy, obfity... podtekst, znaczy nie, nutkę taką, o nutkę. Moje drogie, sercowe trufle, mam was teraz. Jaka wielka jest ta trufla? Gigantyczna. Aha, czy to był sen? Gdzie ja jestem? Ach właśnie, zmieniałem pościel. Tak, w każdym razie dziękuję za obudzenie mnie. Muszę szybko się spieszyć do gospody. Och, ten podróżnik będzie taki wściekły na mnie. Spaka? Król demonów, wielka moc, brak nadziei na zwycięstwo, króla własne życie, uwięziło go. Uwięziło nie na wieczność, przygotowując się na wskrzeszenie króla demonów, my mędrcowie musimy zostawić naszą wiedzę dla przyszłych pokoleń. Okej, okay. Tyle rozumiem. Macie na myśli te łzy całe? Macie na myśli te łzy? No, wola mędrców, tutaj mamy pięć takich. A oni sugerują na sześć. Tym tutaj oddalonym najbardziej od wioski się jeszcze nie zainteresowałem nigdy. Czy ja słyszę świerszcze? Wzmocniamy defensywę, ofensywa jest najlepsza. Pamiętam was też, jak się wykupacaliście zawsze. O, dobry Boże, ta dwójka naprawdę się nie dogaduje. Wiesz, co mam na myśli, co? Oni? No mam na myśli tych tutaj sprzeczających się w kółko. Chcę zbadać ruiny pierścienia tutaj w tym wzgórzu, ale jakieś potwory zrobiły sobie obóz tutaj. Okej. Okay. Poprosiłem tą dwójkę, żeby zajęli się tymi potworami. Ale to jedyne, co robią. Mamy też tam kolejną kamienną tabliczkę z zapiskami Zunaj. A co jeśli potwory to zniszczą? Czemu ja ich w ogóle pytałem o to? Okej, okay, da się. Da się zrobić. No nie będę patykował. Lecimy dym. Patrzymy plecy. Jedne plecy prawie po tobie. Niebiescy nawet nie są straszni. Teraz pana trzeba... Da się za jednym dymem zrobić kilka sneak ataków. On już miał tak mało życia, że nawet nie próbowałem. Oj. Niewygodnie. Chyba wszyscy. Skarb narodu. Serio? Okej, jest tabliczka, są zapiski. Ci najbardziej elitarni wśród ludzi dostaną kwalifikacje, zostaną wybrani na mędrców. Okej, dowiadujemy się w taki sposób naszej wielkiej misji tej gry. Ostatecznego sposobu na pokonanie Ganona. Musimy zdobyć drużynę sześciu. Czy my jesteśmy takim sage'em, czy nie? Czy my się nie liczymy? Nie wiem. Sześć wielkich misji fabularnych? Nie wiem, coś w tym stylu rozumiem. Ci warci sekretnych kamieni i właśnie mędrcowie. O nich właśnie mówią na tej tabliczce. Mhm. Ciekawe. Fajnie się dowiadujemy czegoś takiego. Podoba mi się ze starożytnych tabliczek w Kakariko. Dowiadujemy się sposobu i planu na rozwalenie króla demonów. Potężny zonajtowy miecz. I nawet mam coś potężnego dla niego. Wow, jak nigdy. 64 taki. To jest moc. To było niezłe walczenie, jakie tam wyprawiał Olkin. No jasne, że było. Zrozumienie defensywy i ofensywy naraz. Czy nie rozumiałem tego przez ten cały czas, przez całe życie? Teraz to wszystko jasne. Nie można pokonywać wrogów czystą obroną. Nie, to ja się myliłem. Jak zaatakujesz bezmyślnie, to tylko się skaleczysz, albo nawet gorzej. Cóż, ważne jest odkrycie takiej prawdy, nawet jeśli późno. No, lepiej późno niż wcale. Lepiej zanim będzie za późno. Potrzebujemy balansu pomiędzy jednym i drugim. I ten właśnie oto piękny wojownik nam to pokazał. Pokazał nam drogę. Teraz wracajmy do wioski, gdy potworów już nie ma. Mhm. Zrobiłem to. Teraz jak przegnałeś te potwory, mogę dalej badać te kamienie. Są wszystkie zniszczone, z wyjątkiem latającego wewnątrz wioski? Wewnątrz? W środku? Co? Co masz na myśli? No dowiemy się, gdy... dojdziemy do wewnątrz wioski. Masz to coś na myśli? Masz to coś na myśli? No tak, wypadałoby na to, że on jest właśnie tym piątym. Więc ten dziwny kawałek kamienia, który serio lata. O niego wam chodzi? Na to wychodzi.
Hej, ty tam! Zejdź na dół! Nie, ja nie chcę! Ja nie chcę! Ja chcę fabuły robić! Nie słyszałeś? Jest zakazane zbliżać się do ruin pierścienia z rozkazu księżniczki, więc lepiej stąd zmiataj. Rozkaz księżniczki? No słyszałeś mnie. Zelda sama przyszła do Kakariko pewnego dnia i powiedziała wszystkim, aby trzymali się z daleka od ruin. I tak szybko jak przyszła, to poszła, więc nawet nie mogłem zobaczyć w ogóle, o co jej chodziło i dlaczego to wszystko. Ale jak z pewnością zauważyłeś, te ruiny tutaj mogły się rozpaść w każdej chwili, więc ludzie muszą się trzymać z daleka, żeby się nie skaleczyć. Jestem pewny, że to było przyczyną zmartwień księżniczki. Okej, czyli musimy fabularnie to zrobić. Cześć, Paja! Hej, Paja! Wyrosłeś troszeczkę. A ty to kto? A ten to co? Co ty masz na twarzy? Teraz jeszcze na koniec jestem zainteresowany sprawdzeniem sobie tej kapliczki na bagnie. I przy okazji, po drodze mamy taką wysepkę. Powinienem dać radę dolecieć, co? 3 koła staminy. Mój cel to posiadanie faktycznie 3 pełnych kół staminy teraz. Coś, co chcę sobie zrobić. I zrobienie tego za pomocą tej kapliczki obok wydaje mi się sensownym sposobem na to. Okej, na spokojnie. Ta stamina... Zwykle jest w tej grze tej staminy więcej niż się ma wrażenie. Mam takie wrażenie, że... Myślisz, że się zaraz skończy, czy nie starczy, a tu na luzie. No szczególnie mając jej tyle i mając nie ulepszone życie kompletnie. To się o staminę nie ma co martwić i nie powinno mieć się co martwić, gdy się tyle w nią inwestowało. To wydaje się standardzik jednoskrzynkowy? 0-skrzynkowy? To wydaje się kompletnie nic być niczym, nijakim, nicości. Możliwe, że to jest to miejsce, które odwiedziłem jako pierwsze, gdy bawiłem się samolotami na początku gry. Kombinowałem wtedy. Może właśnie wtedy to odwiedziłem i po prostu nie pamiętam, która wyspa to była wtedy. Może właśnie ona. Okej. Kojarzę kapliczkę w tych okolicach. Na chwilę obecną jednak... Okej, jest bezpośrednio pode mną. Dokładnie tu, gdzie myślałem, że ona jest. Smoku typu lodowego, co? Ale majestat jego. Możemy podziwiać, ale na razie za daleko wchodzimy. Głęboka siła? Głęboka. Okej, czyli przyczepiam coś do ziemi. Nie było identycznej akcji w Breath of the Wild'u? Wow, taka cytrynka. Taka boja cytrynowa. Poczucie głębi. Poczucie tego deepu mi nie zadziałało. Byłem pewny, że idealnie, a nie było ani troszeczkę. Ciekawy pomysł. Nie wiem, kojarzy mi się to z jedną z kapliczek botwowych. Sala druga. Okej, skrzyneczka. Mogę na klej to zrobić. Nie wiem, czy na zasięg dałbym ra... Wow! To ma kopa. A ciebie kto tu zapraszał? Ej, panie. Też potrafię się kręcić. Potrafię czy nie potrafię? Jak teraz się przesuniemy tutaj? Jak teraz to cofnę w czasie? Zapykacie to? Kręci się to? Coś to robi? Leci. Mam się. A ty masz moją skrzynkę. Podły jesteś, wiesz? Żebym siebie tylko tym niechcący nie walnął, gdy to tak lata za mną. Lubię tą moc. Pokręcenie, pomachanie, czymś, a potem cofnięcie tego. Jest to bardzo zabawna rzecz. Durability up to lubimy. Kulko, wracaj. Jeszcze nie wiem, jaki jest mój główny cel nawet. Znowu czymś się strzelić? Nic nie widzę póki co. Pokój tylko ze skrzynką? Dziwnie pusty był. Jeśli faktycznie tylko tyle. Okej, w czym jest problem wasz? Działa, ale? Jakie jest ale? Ale jest takie, że ja nie powinienem tej kulki mieć ze sobą. Aha. To jest ale tutejsze. Okej, spróbujmy tak, żeby nie było. Bo zabrałem sobie przedmiot wcześniej. Ale działa, prawda? Wyjście przed nami, ale trzeba je sobie jeszcze otworzyć. Spróbujmy was na razie zostawić z boku, żeby nie oszukiwać. Okej, jest tam jakaś przeszkoda. Jestem za nisko, żeby coś z tym zrobić. Okej, nie dosięgam do ciebie. Ale że tak powiem ciągle, robię to samo. I mam wrażenie, że to tyle. Mam wrażenie, że jest to niesamowicie
prosta rzecz. Ty mnie z dołu popychasz. Zabawna, urocza, fajna, ale jakby głębia tej głębokiej kapliczki była denna i typu kałuża. Najgorszy możliwy design, tak? Fajny pomysł, urocze, ale skomplikowanie tego jest dosłownie zerowe. I to jedno, sprytu nie ma w tym zbyt dużo. I trzy razy pod rząd robimy to samo. Identyczne rozwiązanie z każdej z tych zagadek. Tylko za trzecim razem trzeba kilka razy. Jakby to jest to bardzo takie boleśnie płytkie. Nie każda kapliczka może być wygraną, ale trzecie kółko zaraz będzie moje. Koleś tutaj próbuje wygrzebać się do tego sekretnego przejścia, ale ciągle nie wiem, jak miałbym otworzyć takie. Czy jest jakaś podpowiedź, jakaś interakcja dziwna typu strzel w coś takiego czy coś? Sekretny korytarz do zamku. No wiemy, że taki istnieje. Nie wiemy, jak połączyć przejścia ze sobą. Ja tu jestem oczywiście po dwa kolejne kółka staminy. Czy kawałki kółka? Czy kawałki okręgu? Jest. Ta-ra-ta-ta. Jak tak teraz na to patrzę, jestem prawie pewny, że będzie ich przynajmniej 4, jeśli nie 5 nawet. Bo no już mamy. No jeśli jest 30 serduszek, mamy 3, 27. 27 razy 4. Daję stówkę, okej. Mogłoby spokojnie być to tyle. 4 serduszka za bossów, więc to daje troszeczkę mniej. Pewnie jeszcze z jedno albo dwa, powiedzmy 6 łącznie. Jakieś sidequesty czy coś. Powiedzmy, że 7, co daje nam 20 razy 4, co daje nam jeszcze 80 kapliczek. Co by dodawało się na tyle, ile było w Breath of the Wild. No, gdy znajdziemy jeszcze jedno, to się dowiemy, tak? Czy będzie szło czwarte koło? Ciężko mi powiedzieć. Nie pamiętam nawet, jak było w Breath of the Wild dokładnie, czy 3, czy 4. Kojarzę, że 3, ale mogły być 4. Kawał niezłej eksploracji, nowy kawałek świata, wzgórza fajne, kapliczek, mnóstwo, kakariko, ciekawe rzeczy się dzieją. I następnym razem gadamy z Pają Papają, ogarniamy, no, główne rzeczy w kakariko, jakieś side questy, nie wiadomo co. Zobaczymy, ile czasu na to pójdzie i może jeszcze wyrobimy się z dokopaniem dla Kogi. Po raz trzeci, skoro jest niedaleko stamtąd.